Nowa zawodniczka budowlanych, Kaja Grubel, narzucona od razu wir połączeń żużla z siatkówką. To możliwe? No właśnie też nie spodziewałem się, że tak będzie. Nie, ale fajnie, że to właśnie łączą tak z innymi sportami, więc naprawdę fajnie. Ale przyznam, że jeszcze za dużo o tym nie wiem, więc jeszcze od Eweliny muszę się trochę dowiedzieć, o co chodzi i niech mi wytłumacza wszystko. A nowa siatkarka budowlanych ma bardzo fajną historię, bo to wszystko zaczęło się tutaj w Polsce, potem była Belgia, potem były Niemcy i tutaj jest w końcu znowu Polska? Tak, ja jestem właśnie bardzo zadowolona, że tak poszło. Nie wiem, tak miało być chyba, że rodzice wyjechali z Polski, żeby grać żeby tata grał siatkówkę tam w Belgii. Igor wrócił już, mój brat, 3 lata temu, grał najpierw w Radomiu, teraz gra w Lubinie, a teraz ja przyjechałam do Polski, a rodzice zostali w Belgii. No widocznie tak miało być. A w Belgii jest sporo siatkarek polskiego pochodzenia i to na takim wysokim poziomie się zdarzają. Tak, to jest taka trochę dziwna sytuacja, bo chyba cztery Polki grają w reprezentacji. Karolina Goliat, Dominika Sobolska, Dominika Strumiło, no i ja. I tak zawsze pół Polki i pół Belgijki. I zawsze my to sobie porozmawiamy po polsku, ale fajnie, że też są jakieś inne Polki. Jakie oczekiwania przed sezonem budowlanych? Na pewno wydaje mi się, że mamy bardzo fajną ekipę, że mamy bardzo fajne zawodniczki i że chyba możemy powalczyć o te medale. Nie wiem, jak to będzie, nie będzie to łatwe, ale wydaje mi się, że możemy do tego dążyć i ciężka praca nas czeka, ale myślę, że to jest taka fajna motywacja. A teraz Kaja sobie jeszcze zapisze tam w pamięci 11 września mecz żużlowy w Łodzi, 25 mecz żużlowy w Łodzi, czyli co? No chyba pójdę. Nie, z miłą chęcią sobie popatrzę, zobaczę, jak to wszystko idzie.